Cieszymy się, że doszło do skutku, że dzisiaj właściwie dochodzi do skutku ten inauguracyjny lot. W tym roku będziemy mogli lecieć 2 razy w tygodniu do Turcji. Tour operator, z którym współpracujemy, czyli Coral Travel, jest bardzo zadowolony. Widać to też po efektach jakby sprzedażowych biletów. Otworzyli swoje biuro w Zielonej Górze, widać też pełne takie zaangażowanie w promocji lotów i na to jest odzew, czyli Lubuszanie chętnie z tego korzystają. Potencjał lotniska jest od dawna znany i dzisiejsza kolejna już inauguracja sezonu wakacyjnego potwierdza fakt, że to lotnisko ma potencjał i chcemy z niego jak najczęściej korzystać. Oczywiście czartery jako wakacyjna forma spędzania wolnego czasu bardzo popularna wśród Lubuszan, co dzisiaj obserwujemy i nie tylko. Regularne połączenia, czyli ten fakt podtrzymywania tego portu w całym sezonie w pełnej sprawności i oczywiście cargo jako element czysto przychodowy rozwijający gospodarkę lokalną. Powiem szczerze, że jest to spore udogodnienie. Jesteśmy z Zielonej Góry. Bardzo fajne, sprawne połączenie, jest blisko, szybka odprawa. Małe kameralne lotnisko, na pewno z dwójką małych dzieci, z którymi lecimy wraz z małżonką. Jest to spore udogodnienie. No i można po prostu od razu w te wczasy wejść z odpowiednim nastawieniem pozytywnym, tak? Kameralnie. Nie ma też stresu tego, że nie trafimy, tak? Bo jest tylko jedno wyjście i pierwszy lot z dziećmi, więc są jakieś nerwy, stres. A tak to w porządku, fajne lotnisko, blisko. Małe kameralne lotnisko, no miejsca dużo, można oczekiwać na samolot w spokoju. No a poza tym no, wszystko okej, mi się wydaje. Po okresie niepewności związanej z pandemią przede wszystkim, czyli 2-letni taki okres, długi jak dla lotnictwa, po okresie związanym z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, cieszę się, że dochodzi do inauguracji dzisiejszy lot, bo to ma duży wpływ na Lubuszan w sensie ich wypoczynku i też jakby spędzenia wolnego czasu.